Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą wskazówkami dotyczącymi wykorzystania i dekorowania obrazów w Twojej przestrzeni. Zacznijmy od dobrej wiadomości. Nie ma oficjalnego komitetu, który określałby, co jest, a co nie jest sztuką w Twoim mieszkaniu. Dzięki temu sami możemy stworzyć własne dzieła sztuki i rozplanować, jak nimi udekorować nasze cztery ściany. Oprócz tradycyjnej dekoracji ściennej, która powinna być zawieszona na poziomie naszych oczu, sztuka może pełnić podwójną funkcję w domu, szczególnie jeśli mieszkanie nie posiada interesujących detali architektonicznych, a mimo to chcielibyśmy nadać mu jakiegoś ciekawszego charakteru. Dlatego pozwólcie, że podzielę się z Wami tymi wskazówkami, które pomogą Ci wybrać i stylizować obrazy w Twojej przestrzeni domowej. Punktem pierwszym jest gromadzenie dzieł sztuki o wspólnym temacie. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, spróbuj wybrać kilka kolorów, które lubisz i zestaw je ze sobą w podobny do siebie sposób, łącznie z motywem przewodnim. Nie musisz trzymać się artystycznych kreacji lub materiałów. Płótno, drewno, metal itd. To nie ma znaczenia, bierz wszystko pod uwagę. Możesz również zdecydować się na wyeksponowanie własnych zdjęć, kaligrafii, retroobrazu, plakatu, wszystko to, co przyciągnie Twoją uwagę. Upewnij się, że Twoja sztuka jest autentyczna. Postaraj się wybrać coś, co ma jakiś przekaz. Wybierz takie elementy i styl wykonania, które pasują do Ciebie i Twojej osobowości. Może będzie to rysunek Twojego dziecka? Odkryj kunszt, który naprawdę Cię pociąga i który sprawi, że patrząc na niego poczujesz się lepiej. Nigdy nie wybieraj rzemiosła tylko dlatego, ponieważ są dobrze znane lub są modne np. na Pinterestie. Im bardziej coś odzwierciedla Ciebie, tym bardziej to docenisz. A może spróbuj wykonać coś samemu, jakiś projekt DIY. Na przykład jak ja zrobiłam tutaj. Wykorzystałam pustą ramkę oraz papier pakowy do prezentów o bardzo ładnym wzorze. Postanowiłam tym upiększyć pokój swojego dziecka. Tak naprawdę nie potrzebowałam tutaj dużo. Pusta ramka i zwykły papier. O jakimś fajnym wzorze. Możecie też wykorzystać starą tapetę, jeżeli Wam została do ściany, a ma piękny wzór. Możliwości są ogromne. Zrób ciekawy klimat. Zastanów się nad wykorzystaniem pomieszczenia lub przestrzeni, którą chcesz ozdobić. Czy potrzebujesz wnieść trochę spokoju do tego wnętrza? A może wręcz przeciwnie i chciałbyś je trochę ożywić, nadać mu nieco innego charakteru? Cokolwiek wybierzesz, upewnij się, że w tym klimacie czujesz się świetnie, że to jest coś, co pasuje do Ciebie. Postaw na jakiś kolor. Zdaj sobie sprawę, że znajdą się tutaj osoby, które lubią klimaty monochromatyczne. Nie martw się, ja też do nich należę. Jednakże wiem, że każdy z nas posiada jakąś ulubioną barwę. Warto więc poeksperymentować. Ja bardzo często lubię zmieniać tematykę swojej galerii sezonowo. I często wprowadzam na lato jakąś ciekawą barwę.
Spróbuj stworzyć galerię ścienną i baw się aranżacją. Galeria na ścianie może mieć duży wpływ na Twoją przestrzeń. Taka kompozycja ścienna z pewnością wniesie dużo charakteru do Twojej przestrzeni. Proponuję stworzyć ją sobie najpierw na podłodze i potem zrobić zdjęcie, aby zobaczyć, jaki układ będzie odpowiadał Tobie najbardziej. Mam nadzieję, że te wskazówki były potrzebne i przydadzą Ci się do stworzenia własnych galerii. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!